Czyszczenie toalety nie jest niczym przyjemnym, zwłaszcza jeśli nie wykonujesz tej czynności regularnie. Na szczęście jest wiele tanich i sprawdzonych sposobów, jak poradzić sobie z brudem i bakteriami na muszli klozetowej. Oto X rzeczy, o których nie pomyślałabyś, że nadają się do czyszczenia toalety. Pierwszego domowa, naturalna mikstura. Składniki, jedna szklanka wody destylowanej, jednej szklanki sodii oczyszczonej, jednej szklanki mydła kauczukowego, od 15 do 30 kropli olejku lawendowego, grejpfruta, drzewa herbacianego, cytryny lub pomarańczy, natlenek wodoru. Sposób przygotowania. Za pomocą małego lejka umieść w butelce ze sprayem lub pojemniku płynne składniki, wodę i mydło. Następnie dodaj sodę oczyszczoną. Wstrząśnij, tak aby składniki się połączyły. Następnie dodaję natlenek wodoru. Umieść górną część butelki i dokładnie zakręć. Wstrząśnij ponownie butelką. Teraz na wewnętrznej stronie muszli klozetowej umieść środek czyszczący. Pozostaw go na 5 do 15 minut, a następnie wytrzyj toaletę za pomocą szczotki. Po umyciu spłucz wodę. Środek należy przechowywać w temperaturze pokojowej i energicznie wstrząsać przed użyciem. Rozdzielenie składników jest naturalne przy takich substancjach. Drugiego natlenek wodoru. Zamiast używać ostrych środków chemicznych, możesz dezynfekować toaletę natlenkiem wodoru. Spryskaj nim toaletę i pozostaw na 30 minut. Następnie spłucz wodę. Trzecie tabletki czyszczące. Składniki, jednej szklanki kwasu cytrynowego, 1,5 szklanki sodii oczyszczonej, 30 kropli oleju lawendowego, 30 kropel olejku eterycznego z cytryny, 30 kropel olejków eterycznych z mięty pieprzowej, woda. Sposób przygotowania. Do dużej miski dodaj kwas cytrynowy i sodę oczyszczoną. Następnie oddaj olejki eteryczne, dodając je energicznie mieszaj trzy paczką. Użyj butelki ze spryskiwaczem i bardzo powoli dodawaj wodę. Rozpyl trochę, zamieszaj i dodaj następną część. Kontynuuj dodawanie wody, aż uzyskasz masę przypominającą gryz. Teraz umieść masę w foremkach na lód. Masa powinna nieco się unieść. Poczekaj godzinę, a następnie użyj starej karty do zeskrobania nadmiaru masy z góry. Jeśli masy jest dużo, umieść ją do drugiej tacki na lód. Pozostaw kostki na noc, na drugi dzień wyciągnij je i przechowuj w hermetycznym pojemniku. Teraz wystarczy wrzucić kostkę do toalety i zamknąć pokrywę. Po około od 20 do 30 minutach, użyj szczotki do szorowania i wyszoruj wytworzoną mieszaninę. Następnie spłucz wodę. Czwarta aspiryna. Bez dużego wysiłku wyczyścisz swoją toaletę tabletkami musującymi. Weź dwie aspiryny i wrzuć do muszli klozetowej. Pozostaw na od 5 do 15 minut, następnie użyj szczotki do czyszczenia toalet, spłucz wodę i gotowe. Piąty napój izotoniczny. Okazuje się, że napoje izotoniczne bardzo dobrze radzą sobie z zabrudzeniami wewnątrz muszli klozetowej. Weź butelkę dowolnego napoju i wlej go do środka toalety. Następnie pozostaw na 5 minut i umyj muszle za pomocą szczotki toaletowej. Szóstego grejpfrut i sól. Oto kolejny naturalny roztwór czyszczący, grejpfrut i sól. Pokrój grejpfruta na pół, zanurz go w soli i wytrzyj deskę oraz klapę. Taki sposób jest całkowicie naturalny, pięknie pachnie i genialnie czyści brud. Siódma klapa od toalety. Ten obraz może sprawić, że zdecydujesz się natychmiast sprawdzić, czy twoja toaleta nie wygląda podobnie. Często zaniedbujemy zdejmowanie klapy, a w tym miejscu zbiera się dużo brudu i resztki moczu, dlatego raz na jakiś czas pamiętaj, aby przeczyścić to miejsce. Ósmy ocet. Ocet i taśma izolacyjna mogą oczyścić strumienie syfonowe, znajdujące się pod krawędzą deski toaletowej. Warto zastosować tę metodę przynajmniej raz w roku. Dziewiąta dezynfekcja szczotki. Nie zaniedbuj szczotki do czyszczenia muszli klozetowej. Nalej uniwersalny środek czyszczący do pojemnika na szczotkę, aby był czysty i odświeżony. Taki zabieg zapobiegnie powstawaniu bakterii. Dziesiąte mydło kastylijskie. Mydło kastylijskie i worek stworzą cudowną plankę do czyszczenia toalet.
Jeśli brud jest bardzo uporczywy, możesz użyć szczotki ryżowej do wyczyszczenia krawędzi muszli klozetowej. Pamiętaj, żeby wykonywać tę czynność w grubych, gumowych rękawiczkach. 11. Pasta do zębów 2. Jeśli denerwuje Cię zapach sprecyzowanych środków czyszczących, zamiast nich użyj pasty do zębów. Wystarczy, że umieścisz trochę pasty w muszli klozetowej i na chwilę ją pozostawisz. Następnie wyczyść toaletę szczotką i spłucz wodę. 12. Płyn do mycia naczyń. Jeśli Twoja toaleta jest zatkana, możesz w bardzo szybki sposób ją odetkać przy pomocy płynu do mycia naczyń. Wystarczy, że wypełnisz muszlę klozetową zagotowaną wodą, a następnie dodasz płyn. Uważaj, żeby nie wlać wrzątku, bo może uszkodzić toaletę. Więcej na temat tej metody przeczytasz w tym artykule.